Krzysztof Kubów, kandydat na posła Zagłębia Miedziowego. Na pewno w momencie, kiedy była koniunktura na miedź, czyli ceny miedzi były wysokie, warto było wtedy mocno się zastanowić nad inwestycją w rejonach Bolesławca, ponieważ po pierwsze to jest inwestowanie pieniędzy w naszym regionie, to jest zmniejszenie bezrobocia, to jest kadra, zaplecze, które mamy w tej chwili w Bolesławcu, ludzie, którzy czekają, żeby tam została uruchomiona inwestycja. To też jest w jakiś sposób ratunek dla legnickiej huty, która dzięki wsadowi wydobywanemu z Bolesławca dalej mogłaby funkcjonować. Jak najbardziej to było piękne spotkanie, bardzo budujące, ale to było spotkanie, które pokazało, że Zagłębie Miedziowe jest bardzo ważne dla Prawa i Sprawiedliwości. To jest bardzo ważne dla kandydatki na premiera, pani Beaty Szydło. To jest jeden z filarów polskiej gospodarki, nie ma co ukrywać i my chcemy dbać o to dobro narodowe. Proszę jeszcze zachęcić wyborców z Bolesławca, żeby głosowali na pana. Wszystkich mieszkańców Bolesławca serdecznie zapraszam do głosowania na mnie, na kandydata Zagłębia Miedziowego, bo przecież Bolesławiec to też Zagłębie Miedziowe. Chciałbym dbać o cały region, chciałbym, żeby Bolesławiec się rozwijał, chciałbym, żeby w końcu została uruchomiona inwestycja Starego Zagłębia Miedziowego.